Ja myślę, że czeka nas bardzo trudny przeciwnik, że Anvil zespół, który zakończył sezon zasadniczy na pierwsze miejsce, to pokazuje o ich po prostu poziomie. Na pewno my chcemy wygrać tą serię. Wiemy, że będzie bardzo trudno. Czego się spodziewamy? Spodziewamy się walki w każdym meczu, z jednej i z drugiej strony. Czy są jakieś pytania naszych dziennikarzy? Jak te ostatnie dni przebiegały w zespole, to bardziej postawiliście na taktykę, czy na takie regenerację sił, na odświeżenie, na złapanie tej świeżości? I to. Także bardziej jedno albo drugie nie. Na pewno na taktyczne przygotowanie i na pewno też na regenerację zawodników po trudnej serii z Rosą. Także myślę, że będziemy przygotowani i taktycznie, i też będzie taka głód do gry. Jak zdrowotnie wyglądacie? Jak tutaj wygląda sytuacja? Pytam także w kontekście tej zawężonej rotacji polskimi zawodnikami. Wiecie, że Kelaty i Mokros nie zagrają, że mają kontuzje, a reszta są zdrowi i zagrają. Tych czterech zawodników to trochę mało, to panu mocno komplikuje sytuację, czy też już ma pan gdzieś tam w głowie plan, jak rotować, żeby cały czas być zgodnie z regulaminem? Na pewno jest to problem, to jest cały czas problem, że musi być dwóch Polaków na boisku. Na pewno wypadło nam dwóch Polaków, co jest zawsze problem. Zobaczymy, co będzie. Nie? Ale trenerze, czy pan ma już jakiś taki plan pod tytułem, że na pewno trzech Polaków nie będzie w pierwszej piątce, któryś wypada z pierwszej piątki, bo ostatnio żelazna piątka była z trzema Polakami, Matczakiem, Zamońskim i Koszarkiem. Teraz to się zmienia od razu? Zobaczymy, co będzie. Coś więcej? A panowie jakoś tak planowaliście, jakby przebieg meczu hipotetycznie? Ja nie jestem jasnowidem, żebym wiedział, jak chce potoczy mecz. A mam prośbę o ocenę gry Filipa Matczaka, bo on w związku z kontuzją Kelatiego wskoczył do tej pierwszej piątki. Jak pan ocenia te jego występy w ostatnich meczach? Pokazał to, czego się chciało od niego od początku, co wcześniej raz było, raz nie było, ale mogę powiedzieć, że nawet więcej nie było niż było. W ostatnich meczach pokazał to, czego się po prostu i klub, i ja spodziewaliśmy od niego już wcześniej. Nie wiem, czy to będzie tajemnicą, ale pan wychodził z Januszem Masińskim teraz ze spotkania. Coś właściciel jakoś motywował pana, drużynę, może nagrody jakieś obiecał za awans do finału. Taka rozmowa z właścicielem przed półfinałem, o czym jest? Nie ma żadnych dodatkowych motywacji. Jak jesteś sportowcem, jak wchodzisz do finale play-offu i to nie jest startujący motyw dla ciebie, nie wiem, po co być w sporcie. To ta wasza rozmowa, taka obiad, towarzyska? Towarzyska. To mam pytanie, przepraszam, bo może się narażę znowu. Edo Murić, zagra czy nie zagra? Czy krążą takie plotki, mówię, nie chcę się narażać, trochę się asekuruję, że panowie mieli jakiś konflikt między sobą, kłótnie czy coś takiego i dlatego nie grał w tym radiu. Czy to prawda, czy nie, że to pic na wodę? Płotki są zawsze, jak coś jest nie tak, jak ludzie myślą, że jest, to zawsze są płotki, coś, dlaczego. Zobaczymy, myślę, że zagra, a co będzie, to zobaczymy. A nie grał, bo? Bo taka była decyzja. Ten Anvil w porównaniu do tej rundy zasadniczej, pan może jakoś analizował te mecze, które grał w pierwszej rundzie w play-off, to jakoś tak inaczej wszystko wygląda? Czy z racji tego, że graliście z nimi nie tak dawno, to też się wszystko zaciera? Jak to wygląda? Fajnie by było, gdyby było z dnia na dzień można coś niesamowitego zmienić. Nie jest tak. Zawodnicy są, jakie są. Ich gra się nie zmienia z dnia na dzień. Wiemy, co oni grają, wiemy, co są ich mocne strony, wiemy, co nie są takie mocne strony. Na pewno to w trzech dniach albo w pięciu dniach treningu nie można zmienić, także nie ma dużych niespodzianek. Zespoły się znają, oni wiedzą o nas, my wiemy o nich. A co jest taką najsilniejszą? Znaczy, na co pan zwraca uwagę zawodnikom, mając w pamięci te mecze, które żeście robili? Ja mówię, że nigdy nie mówię o przeciwnikach.
ani o taktyce. Że pan podtrzymuje, że Anvil jest faworytem? Jeśli tak, to dlaczego? No, faworytem jest dlatego, że mają przewagę swojego boiska, że zakończyli sezon na pierwszym miejscu, że mieli najlepszą formę przez cały sezon i to coś pokazuje. Czyli Iwana Almeida będzie jakiś zawodnik szczególnie mocno krył na nim, szczególnie mocno się będziecie... Gdyby Anvil był Almeida, to bym teraz dał 100% gwarancję, że wygramy. Ale niestety Anvil nie jest Almeida i Almeida nie jest Anvil.